Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu i zaprosić na moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 108. Rytuału dla Matki Ziemi 18 marca 2022 roku, czyli kolejny Rytuał dla Matki Ziemi w roku Tygrysa. Dopiero dzisiaj mogę nagrać dla Ciebie moje sprawozdanie, ponieważ ten czas był bardzo intensywny. Zaczęło się właściwie już od czwartku, gdy mieliśmy naszą 190. ceremonię. Ty wiesz, że w każdy czwartek spotykamy się na nowych ceremoniach, na nowych transmisjach i dokładnie w ten czwartek przeszliśmy próg, przeszliśmy wrota do zupełnie innej jakości bo mam już za sobą ten cały cykl 180 transmisji gdzie rozmawialiśmy o podświadomości o różnych blokadach schematach wzorach o mocy podświadomości o tym, jak zgłębić labiryntem mroku, czyli spotkać się z tym wewnętrznym cieniem. Natomiast w czwartek przekroczyliśmy próg do zupełnie nowej świadomości, ponieważ cała seria 190. spotkań dotyczy właśnie świadomości słońca, wiedzy wyższej i tej złotej energii. Tego, by widzieć więcej, rozumieć więcej, ale również wykorzystać tą niesamowitą energię wszechświata, aby zrealizować siebie i aby świadomie wpływać na swoje myśli, słowa i działania, świadomie kształtować swoje własne życie, ten świat i wszechświat. Dla mnie ta ceremonia w czwartek była bardzo symboliczna, nie tylko ze względu na to, że była. Najdłuższą chyba z Waszych przynajmniej komentarzy, tak wynika, ceremonią, ymm, którą było nam dane razem przeżyć, ale również była dla mnie o tyle szczególna, że właściwie kończyła również pewien czas tutaj w naturze, ponieważ przed naszą ceremonią był taki moment, gdzie pora deszczowa w pełni, czyli i deszcz, i gradubicie, i zimno, i taki chłód, i mgły, natomiast dokładnie w czwartek, gdy stanęłam przed kamerą, gdy zaczęłam do Ciebie mówić, to wyszło słońce i to było tak niesamowitym przeżyciem, Ponieważ dokładnie nasz temat dotyczył tego wewnętrznego słońca, tego światła, tego, tego wszystkiego, co również związane z tą dziewiętnastką w wielkich arkanach tajemniczenia w tarocie, czyli również kartą słońca, i nagle tak symbolicznie to słońce rozświetliło wszystko. I dzisiaj y, mamy o starę, dzisiaj mamy równonoc, ponieważ nagrywam to sprawozdanie dokładnie 20 marca 2022 roku. Ty wiesz, że równonoc wiosenna to jest szczególna energia, bo od teraz dni będą już dłuższe tutaj u nas, w tych naszych, w naszych klimatach północy, i zaczyna się ten czas, na który wielu z nas. Czeka z utęsknieniem, czyli ten, ten czas, gdzie można wystawić twarz do słońca, gdzie można być częściej na zewnątrz, dłużej na zewnątrz, gdzie można obserwować, jak cała natura budzi się, jak gdyby, do życia. Dla mnie jednak ten moment to jest moment bardzo symboliczny, ponieważ. Pełnia Księżyca, czyli nasz rytuał dla Matki Ziemi, i po naszym rytuale miał miejsce rytuał świec intencyjnych. Dzisiaj również ma miejsce rytuał świec intencyjnych i są one pod takim. Niesamowitym przesłaniem wysiewania, ponieważ tak jak na wiosnę wysiewamy nasionka, które później kiełkują, później je pielęgnujemy i w jesieni, czyli mniej więcej na równonoc jesienną, czyli na mabon, przynoszą nam obfite plony, tak również nasze marzenia, nasze pragnienia, gdy zostaną wysiane w odpowiedni sposób. I później pielęgnowane przez kolejne tygodnie, przez kolejne miesiące, no to mniej więcej w jesieni będziemy zbierać tego obfite plony. I tutaj mam na myśli takie świadome wysiewanie nie tylko myśli, słów i działań, ale również wysiewanie marzeń typowe wysiewanie marzeń, gdzie Stosujemy afirmacje, gdy stosujemy wizualizacje, gdy stosujemy na przykład ten rytuał świec intencyjnych, tylko i wyłącznie po to, aby wzmocnić to, co chcemy przekazać do wszechświata i co chcemy wysiać. Symbolicznie wrzucić te nasionka, aby mogły wykiełkować i wkrótce przynieść dla nas te obfite plony. Dlatego ten czas. Jest dla mnie osobiście również takim momentem, gdzie bardzo dużo czasu, ten czas, dużo czasu, przeznaczam na mnie, na moje własne plany marzenia, na taką systematykę. Jeszcze raz spojrzenie na tą idealną wizję życia. Tak jak dzisiaj pisałam do Ciebie, dzisiaj wysłałam newsletter, w którym pisałam, co wartałoby zrobić właśnie w czasie równonocy wiosennej. Jeżeli ten newsletter dopiero odczytasz, nie wiem, 21, 22, 23, bo czasami tak się zdarza. To pamiętaj, że jeszcze w tym miesiącu marcu można to zrobić, czyli jeszcze raz zastanowić się, jaka jest Twoja idealna wizja życia, jakie są Twoje marzenia, jakie są Twoje pragnienia, jakie są Twoje cele i świadomie wysiać je do wszechświata. I tutaj oczywiście możesz. Również skorzystać z mojej pomocy ze świec intencyjnych, aby wzmocnić jakieś konkretne marzenie, jakieś konkretne pragnienie. Tym bardziej, że znajdujemy się w roku Tygrysa, a rok Tygrysa to takie starcie się światła i mroku. I rok Tygrysa to jest taki moment dla mnie i dla nas wszystkich ogromnych wyzwań. To jest taki czas, gdzie trzeba stawić czoła temu tygrysowi strachu. Popatrz, wracamy znowu do naszej 190. ceremonii z czwartku, która już jest teraz dostępna w archiwum, ale jest dostępna cały czas, jak i wszystkie poprzednie. Zawsze można do nich wracać i należy do nich wracać, ponieważ ta wiedza jest cały czas aktualna i to jest wiedza taka, której nigdzie nie znajdziesz w żadnej mądrej książce. To jest wiedza wyższa, która wynika, z połączenia z energią wszechświata, ale również z całej wiedzy moich poprzednich inkarnacji. I w tej 190. była ukryta karta błazna. Pamiętasz? Czyli tego tarotowego głupca, i tam właśnie jest na tej karcie ten tygrys strachu, który kąsa go w nogę, a on mimo tego jest gotowy na to, by zrealizować swoje marzenia i swoje pragnienia. Dlatego widzisz, że wszystko tak pięknie się układa, że najpierw ta 190 ceremonia. Później nasz 108 rytuał dla Matki Ziemi i popatrz, zwróć uwagę, że 108, czyli jeżeli dodamy jedynkę, jeżeli dodamy ósemkę, to znowu mamy dziewiątkę, mamy eremitę, ale mamy również tą dziewiątkę w tym przesłaniu 190. Dlatego. Y to wszystko nie jest przypadkiem, że akurat dokładnie w tym momencie mamy rytuał, że dokładnie w tym momencie jest takie przesłanie, że dokładnie w tym momencie mamy akurat taki numer ceremonii. No i dzisiaj, oczywiście, ostara, czyli równonoc, która jest również takim jak gdyby ukoronowaniem tego wysiewania, ale jeszcze te energie będą w kolejnych dniach dosyć mocno obecny. Dlatego jeżeli jesteś takim rolnikiem w cudzysłowiu, który przegapił ten najważniejszy moment, drugi najważniejszy moment, który, który jest nam dany przeżyć w tym roku tygrysa, jeżeli przegapiłaś, przegapiłeś ten moment o stary równonocy, mimo tego, że ja o tym przypominałam, dzisiaj jeszcze w ostatniej chwili przypomniałam, bo wiem, że zawsze na ostatnią chwilę po prostu sobie o pewnych rzeczach przypominacie, ale to tylko dlatego, że, że tyle jest innych wyzwań, którym trzeba stawić czoła. Także, jeżeli nie udało Ci się wysiać tych nasionek, to pamiętaj jeszcze, teraz w tych kolejnych dniach marca, tych ostatnich dniach marca, należy to zrobić, bo w kwietniu już będzie za późno. Kwiecień to już jest taki moment, gdzie już pewne rzeczy wykiełkowały i powolutku zaczynają również kwitnąć. I jeżeli coś wysiewamy w kwietniu, no to już mogą być te plony opóźnione albo ich nie być. Bo przyjdą pierwsze przemrozki i będzie po plonach. <laughs> Czyli tak jak w naturze, tak i również w energii. No ale przejdźmy do naszego 108. rytuału dla Matki Ziemi, bo jestem pewna, że to najbardziej Cię interesuje, chociaż te wstępy mają szczególne znaczenie, bo one pokazują Ci tą głębię. One Ci pokazują to, co się dzieje wcześniej, to, co się dzieje później i gdzie ten rytuał dla Matki Ziemi, pomiędzy jakimi energiami jest umiejscowiony. Oczywiście nie będziemy tutaj wspominać o tym, co dzieje się aktualnie globalnie na Ziemi, bo o tym wiesz, masz oczy szeroko otwarte i pamiętaj, to jest rok, żeby zobaczyć prawdę. Czyli jeszcze raz to powtarzam: wszystko, co się dzieje wokół, ma za zadanie pokazać ci prawdę, czyli rozróżnić, co jest iluzją, co jest kłamstwem. Co było iluzją, co było kłamstwem, a co jest prawdą. I tutaj warto sobie również spojrzeć na te ostatnie lata, czyli te lata różowego słonia, pandemii, co było prawdą, a co było iluzją, co było fałszem. I teraz, gdy patrzysz na tą sytuację, co tutaj jest fałszem i iluzją, a co jest prawdą. Rok wyzwań. Natomiast nasz rytuał dla Matki Ziemi, wbrew pozorom, wbrew temu, co dzieje się wokół, muszę ci się przyznać, że oczekiwałam, że to będzie taki rytuał ciężki. A tutaj, wbrew moim oczekiwaniom, wbrew temu wszystkiemu, co dzieje się wokół, był to bardzo piękny rytuał. Ten rytuał rozpoczęłam już o godzinie 21 czasu polskiego i te osoby z Was, które odczuły mnie wcześniej, tak nie myliliście się, ponieważ ten rytuał, również tak jak i ostatnia ceremonia, należała do tych najdłuższych, tak i ten rytuał należył do jednych z najdłuższych rytuałów dla Matki Ziemi, jakie było mi dane przeprowadzić. Ten rytuał dla Matki Ziemi rozpoczęłam o 21, ale muszę Ci się przyznać, że już dużo, dużo wcześniej pojawiały się połączenia, impulsy, energie, które było mi dane odczuć, było mi dane je zrozumieć, było mi dane je uporządkować, było mi dane je również wykorzystać w tym rytuale, byłam dosyć dobrze przygotowana... Ale tuż przed rytuałem nagle ogarnęła mnie taka senność, że myślałam, że po prostu. Zasnę. I dlatego zaczęłam ten rytuał wcześniej. To oczywiście zaplanowały siły wyższe. Wyszłam na zewnątrz, było dosyć chłodno i ten chłód mnie po prostu orzeźwił. Bo myślę, że gdybym została w moim gabinecie, to kto wie, jakby się to skończyło. No, na pewno by się tak nie skończyło, bo moja odpowiedzialność za, za losy ziemi i za nas wszystkich jest zbyt duża, żebym mogła spokojnie spać. Ale wierz mi, że, że był taki moment, że oczy mi się zamykały po prostu mi się zamykały. No, ale przygotowałam się, wyszłam na zewnątrz i zmieniałam miejsce rytuału aż trzy razy. Rozpoczęłam bowiem na moim tarasie, który jest jednym z najwyżej położonych tarasów w magicznej Oazie i z którego widzę ocean. Rozpoczęłam rytuał, ale czułam nie, to nie jest właściwe miejsce. Więc znowu yy, zlikwidowałam magiczny krąg, przeszłam na mój drugi taras, na mój śnieżno taras, na którym Wykonuję zazwyczaj rytuały dla Matki Ziemi. To jeszcze było przed godziną 21 czasu polskiego. I gdy znowu stworzyłam magiczny krąg, połączyłam się z moim przewodnikiem, połączyłam się z istotami, które my ludzie nazywamy bogami. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o bogów najwyższych, o Boga Najwyższego czy istotę najwyższą, źródło odczułam, że znowu jesteś w niewłaściwym miejscu i zastanawiałam się dlaczego, przecież ymm, wykonywałam te rytuały zazwyczaj na moim śnieżno tarasie no i odpowiedź przyszła sama z siebie od momentu, gdy został mi zainstalowany super szybki internet, niestety tam na tym tarasie mam dwie beleczki belki, takie w zasięgu wi-fi, czyli wi-fi wi internetu bezprzewodowego i to miejsce w tym momencie już jest nieodpowiednie na rytuały dla Matki Ziemi poprosiłam więc, aby zostało mi wskazane to właściwe miejsce i spotkałam się z Tobą, na, z Wami na rytuale dla Matki Ziemi w tym miejscu, w którym często nagrywałam czasy ze mną na pewno pamiętasz czasy ze mną, które miały miejsce zawsze w środy, czyli w dzień Merkurego i te czasy ze mną często nagrywałam w takim miejscu, gdzie siedziałam przy stoliku. Za mną był taki mur porośnięty bluszczem, i obok, przede mną, jak gdyby taka łąka pełna trawy. I dokładnie w tym miejscu przeprowadziłam nasz 108 rytuał dla Matki Ziemi. Od czego się zaczęło? Na początku. To, co się wydarzyło, to było jak gdyby aż do godziny tej 22. czasu polskiego. To należało do takiego przygotowania przygotowania mojego ciała, przygotowania energii, przygotowania miejsca, ale już zaczęły napływać pierwsze energie z kosmosu energie z wszechświata. I muszę Ci powiedzieć, że znów bardzo, bardzo silnie były odczuwane istoty z tych galaktyk, z tych miejsc we wszechświecie, z których bardzo dużo dusz, teraz naszych dusz, tutaj na Ziemi pochodzi czyli tych dusz, które dokonują przemiany na Ziemi, które doprowadzają do. Przygotowania Ziemi i ludzi do tego wejścia w ten złoty wiek, znowu złoty, pamiętaj o tym złotym kolorze. Ceremonia 190, przechodzimy do świadomości, kolor złoty, mądrość wyższa, kolor złoty. Dzisiejsza Ostara, większość grafik, które przygotowałam dla ciebie, były w kolorze złotym. To jest również ten moment, w którym zmieniłam logo na złote. Chociaż myślę, że to logo w kolejnym czasie jeszcze zmieni się na nasze barwy biało-czerwone, ponieważ ze względu na to, co dzieje się wokół, wielu ludzi zapomina o tych naszych barwach narodowych. A te barwy narodowe, tak jak pisałam Ci dzisiaj w naszym newsletterze, mają dla nas Polaków ogromne znaczenie: bo to nie jest przypadek, że urodziłaś się, czy ja się urodziłam. W Polsce, czy w nasz kot krwi, to jest ma jakieś polskie korzenie, albo że rozumiesz ten język, nawet jeżeli mieszkasz za granicą, albo Twoi dziadowie, pradziadowie byli Polakami. Te nasze barwy biało-czerwonej, ten nasz biały orzeł ma ogromne znaczenie. Popatrz ten biały orzeł symbol orła, symbol białego. Dodatkowo ten orzeł w koronie. Ta korona ma niesamowite znaczenie. I te nasze barwy biało-czerwone, tak jak Ci dzisiaj o tym pisałam, biały jest dla mnie kolorem czystości, niewinności, krystaliczności. To jest taki kolor czystego serca. To jest taki kolor bez koloru, nazwijmy to tak, czyli to jest. To jest tak niesamowita wibracja, najczystsza, najwyższa, jaką można sobie wyobrazić. I często o tym zapominamy. Dlatego zwróć uwagę na to, że ja w większości, gdy przygotowuję dla ciebie filmy, słuchowiska, jestem ubrana na biało. Również, gdy prowadzę rytuały, czy rytuały indywidualne, czy rytuały zbiorowe, jestem ubrana na biało i to w długiej sukni, która zakrywa praktycznie całe moje ciało. Ponieważ ten kolor ma dla mnie szczególne znaczenie, to jest również ten kolor tej białej magii, to jest kolor takiego pięknego, e, czystego śniegu, kryształów, wody. E, to jest kolor, który daje lekkość, ale również taki, który jest neutralny. I to jest. Nasza barwa narodowa, która, którą znajdujemy w naszym orle i którą znajdujemy w tej fladze biało-czerwonej, czy w tych kolorach naszych biało-czerwonych. Natomiast kolor czerwony, tak nawiasem mówiąc, mój ulubiony kolor, czyli mój osobiście ulubiony kolor to jest kolor walki. Popatrz, czy my, Polacy, nie musieliśmy stale walczyć o niepodległość? O wolność, o siebie, yy, o różne terytoria. To jest dla mnie również kolor wojownika, wojowniczki, wojowniczki światła, wojownika światła. To jest dla mnie kolor krwi, kolor miłości, namiętności, ale to jest również kolor takiego wewnętrznego ognia, takiej siły i mocy. I każdy z nas Polaków powinien być dumny z tego, jakie mamy barwy narodowe, i każdy z nas Polaków powinien być dumny z tego, że jesteśmy Polakami. Że nasze dusze, dokładnie teraz, w tym czasie apokalipsy, wybrały Polskę na to miejsce, z którego pochodzimy, z którego mamy nasze korzenie. I tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tutaj nie chodzi o to, żeby Jakiś naród uważać, że jest lepszy, a jakiś jest gorszy, ponieważ my, jako dusze, wybieramy sobie, że inkarnujemy na przykład w Polsce, będziemy Polakami, albo inkarnujemy, nie wiem, w Wielkiej Brytanii i, i będziemy Anglikami czy Brytyjczykami, czy inkarnujemy, nie wiem, w Afryce i będziemy jak, jakimiś mieszkańcami Kongo. I dokładnie teraz, w tym momencie ma to ogromne znaczenie. I dlatego uważam, że wszyscy możemy się uczyć od siebie wzajemnie, inspirować się wzajemnie, wspaniale wpływać na ten świat i wszechświat, nie zapominając o naszych korzeniach. Bo zwróć uwagę na to, że mrok i te istoty, które mrokiem są i sterują tutaj na Ziemi, im na tym bardzo zależy. Aby nas wykorzenić. I to ma również ogromne znaczenie. Dlatego myślę, że każdy z nas powinien być dumny z tego, że jest Polką, że jest Polakiem, bo my mamy w sobie tą niewinność dziecka, to, to czyste serce. Ja tutaj mówię o rdzennych Polakach, ja nie mówię tutaj o kimś, kto ma inne korzenie, inne pochodzenie. Mnie tutaj typowo chodzi o. Pochodzenie polskie i to, te kody krwi naszych przodków Polaków. I mamy w sobie również tą siłę, tej wojowni, wojownika, wojowniczki, aby zmieniać swoje własne życie, ten świat i wszechświat. Ale zwróć uwagę, że kolor czerwony, o którym ci mówiłam na ostatniej ceremonii, gdzie. Tak mocno występuje na przykład na karcie Eremity, oznacza również to spotkanie z wewnętrznym cieniem. I dlatego wielu z nas, mimo że pochodzimy z różnych miejsc we wszechświecie, zdecydowało się na tą inkarnację teraz w czasie apokalipsy, właśnie w Polsce, byśmy jako dzieci dostali mnóstwo ograniczeń, programów, barier. Takich wzorów przekazanych nam przez naszych dziadów i pradziadów, abyśmy mogli zmierzyć się z tym wewnętrznym cieniem i to doświadczenie zaprogramować tutaj na Ziemi przed tym momentem wejścia Ziemi w ten złoty wiek. A to wejście w złoty wiek jest oczywiście procesem, i mogę Ci powiedzieć, że będzie trwał około 100 lat, czyli na tym rytuale dla Matki Ziemi został mi ten czas pokazany, że ja jeszcze długo, długo będę prowadzić to wszystko, żeby ten proces mógł nastąpić, ale również wielu, wielu z Was musi jeszcze swoje powołania wypełnić, Wasze dzieci muszą swoje powołania wypełnić, różne misje wypełnić, aby ten Złoty Wiek Gai, czyli ten Złoty Wiek na Ziemi, mógł rozkwitnąć. I teraz, gdy popatrzymy na te nasze barwy, gdy popatrzymy na to, kim naprawdę jesteśmy, to powinniśmy być z tego dumni być dumni z tej czystości naszych serc, ale również z tej odwagi ten kolor czerwony z tej namiętności, z tej miłości i z tej siły, która jest w nas. Popatrz, my, Polacy, potrafimy poradzić sobie wszędzie. Bez względu na to, w jakim kraju jesteśmy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, jakie wyzwania stają na naszej drodze, jakie problemy stają na naszej drodze, jesteśmy bardzo, bardzo silnym narodem. Bardzo silnym. I, i myślę, że każdy z nas powinien sobie zdać z tego sprawę i poczuć tą wdzięczność. Wdzięczność za to, że jesteśmy Polakami. Bo wiesz, że mnie było dane, jest mi dane być w wielu miejscach na Ziemi i często spotykam nas, Polaków, którzy wstydzą się tego, że są Polakami, bo to jest również jeden z programów, który został nam wgrany, albo wynika to z tego, że niektórzy Polacy, którzy wcale nie są Polakami, ponieważ mają zupełnie inne kody krwi. Pochodzą z innych regionów, a tylko ewentualnie ich rodzice, czy ich dziadkowie się zagnieździli w Polsce, o nazwijmy to tak, i myślą, że są Polakami, często dają nam takie powody do wstydu. Albo czasami wstydzimy się tego, że nie jesteśmy dość dobrzy, nie, nie jesteśmy tacy czy inni, zamiast czuć tą wdzięczność za to, kim naprawdę jesteśmy, zmierzyć się z tym wewnętrznym cieniem i aktywować tą całą siłę, która jest w nas. Dlaczego Ci o tym mówię? Ponieważ to nie jest przypadek, że to wszystko pojawia się właśnie teraz, w czasie równonocy, i że to wszystko pojawia się po naszym rytuale dla matki ziemi. Moim celem bowiem, i to jest mój cel na rok. Ten rok, Tygrysa, jest, aby osiągnąć serce każdego Polaka, który mówi językiem polskim i który ma polskie korzenie. Ponieważ gdy my połączymy się razem i nie pozwolimy, by dzieliły nas jakieś poglądy, ktoś nas dzielił, to jesteśmy w stanie zmienić cały ten świat. I dlaczego Ci o tym mówię? Ponieważ siłą mroku i ci, którzy tym naszym narodem tak umiejętnie sterują przez te wszystkie stulecia i którzy doprowadzili ten naród tak często do upadku, do poniżenia, zawsze wykorzystują tą starą zasadę: dziel i rządź. Oni zawsze nas dzielili, bo oni wiedzieli, że jest to najlepsza metoda, aby osłabić nas, Polaków. I gdy my nagle popatrzymy na tego drugiego, naszego sąsiada Polaka, i zdamy sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest inny, każdy jest niepowtarzalny, każdy jest indywidualny, i damy mu prawo do tego, by był inny, by był. Niepowtarzalne i indywidualne, to nagle przestaniemy się kłócić, i nagle przestaną nas dzielić poglądy: ten, który kocha Rosję, i ten, który nienawidzi, ten, który kocha prawicę, i ten, który jej nienawidzi, ten, który kocha lewicę, i ten, który jej nienawidzi, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy takich przykładów tutaj tysiące przekazać w całej naszej historii. Gdy nagle popatrzymy na tego drugiego człowieka, który stoi po tej drugiej stronie, który ma może inne zdanie niż nasze, i powiemy: Dobrze, ja mam inne zdanie, on ma inne zdanie. Spróbujmy porozmawiać. Nie przekonywać kogoś na siłę, tylko powiedzieć: Słuchaj, moje zdanie jest takie, 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 takie. Jakie jest twoje? No, moje zdanie jest takie, 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 takie. No, różnimy się tym. No, tutaj się różnimy, tutaj się różnimy, ale to nas łączy. Zobaczymy, co pokaże. Czas, zobaczymy, co pokaże historia. Porozmawiamy za rok, porozmawiamy za dwa, i zobaczymy, kto miał rację. Jeżeli z takim nastawieniem podejdziemy do drugiego człowieka i on podejdzie do nas z takim nastawieniem, to już nic nie będzie w stanie nas osłabić, nic nie będzie w stanie nas podzielić. Piękna misja, prawda? Popatrz, gdy pomieszamy kolor biały i pomieszamy kolor czerwony, to co wyjdzie? Różowe. Bezwarunkowa miłość. Miłość bezwarunkowa. Miłość do siebie, do świata, wszechświata, drugiego człowieka. Bez względu na to, co on sobie myśli, jakie ma poglądy, jakie ma pochodzenie. I to jest największa moc. To jest moc, która potrafi zmienić cały świat. No ale wracajmy do tego naszego 108. rytuału dla Matki Ziemi. To był rytuał, który mogę określić jednym zdaniem. To był rytuał wysiewania nowej ziemi. Miał on różne etapy. Jednym z etapów było przyjęcie przeze mnie energii z innych planet, nazwijmy to tak w cudzysłowie, czyli tych innych miejsc we wszechświecie. Yy, na przykład energii z Oriona, Plejad, Andromedy, Syriusza, ale również wielu, wielu innych. To była pomoc, którą wysłali nam nasi bracia i nasze siostry. Bo jeżeli słuchałaś czy słuchałeś mojego podcastu na temat pochodzenia dusz, to wiesz, że Wielu z nas jest tutaj, ale naszym domem nie była Ziemia. Oczywiście jest wielu Ziemian, którzy pochodzą z Ziemi, ale jest również wielu nas z innych planet. I nasi bracia i nasze siostry z naszego domu cały czas nas wspierają w tej naszej misji, bo wielu z nas zdecydowało się, tak jak i ja, przyjść tutaj w wolontariacie, czyli pomagać. Dzielić się wiedzą, dokonywać przemiany, nie oczekując niczego w zamian. I to jest właśnie ta bezwarunkowa miłość, która jest ogromnym wyzwaniem tutaj na Ziemi, jeszcze teraz, w tych czasach, w tych mrocznych czasach, na tym, w tym momencie tego przełomu, gdzie, gdzie mrok zbiera swoje plony. Popatrz, ile ludzi przejęło z namię bestii. Nie wiem, jak wygląda to w Twoim otoczeniu, ale tutaj u nas. Ludzie masowo umierają. Cały czas dzwoni, Kościół, codziennie umierają ludzie. I to jest ten moment, gdzie mrok zbiera sobie swoje plony. On sobie różne rzeczy wysiał i teraz zwozi to wszystko do podziemi. I musi to, to wszystko zwieść, musi, musi zabrać sobie to, te swoje plony, aby dokonała się ta przemiana i aby ten Złoty wiek Gai mógł nastąpić. Dlaczego? Bo jest tutaj wiele dusz, które są tak zabrudzone, tak czarne, tak ciemne, że dla nich im nie można pomóc. Oni nie chcą, aby im pomóc. Oni wybrali tą czy tą stronę, tej stronie służyli, tej stronie służą, i dla nich nie ma w ogóle żadnej innej opcji. Tu jest dużo. Istot demonicznych, które zostały wypuszczone z pod ziemi, teraz chcą wracać do domu. I dopiero gdy wrócą do tego domu, wycofają się z ziemi, to wtedy dopiero ta złota era może nastąpić. I wiesz, w czasie naszego rytuału dla Matki Ziemi, moja dusza cały czas wysiewała. Pobierała te nasionka z wszechświata, i wysiewała, i wysiewała, i wysiewała je tutaj na ziemi, złote nasionka. I gdy teraz patrzę na to z perspektywy, to wiem, że na pewno będą to dusze, będą to dzieci, które będą się rodzić w kolejnym czasie, będą to zwierzęta, które będą się rodzić w kolejnym czasie, które jak gdyby będą inkarnować tutaj na Ziemi w tym kolejnym etapie tej przemiany. Czyli tak jak mieliśmy wcześniej dzieci indygo, dzieci kryształowe, teraz z pewnością będą to złote dzieci, bo ta energia jest złota. I następnym etapem było wysiewanie energii, które będą zmieniać matryks, czyli będą rozpuszczać matryks i będą powodować, że ludzie widzą prawdę. Czyli dokładnie teraz w tym roku, Tygrysa, to jest ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, ale mamy niesamowitą pomoc z wszechświata. Czyli te kolejne energie, które było mi dane zbierać. Z wszechświata, przepuszczać przeze mnie, przepuszczać przez moje ciało również fizyczne i przekazywać je wokół, to było widzenie prawdy. To było coś takiego, jakby nagle otworzyć wszystkim oczy. Wielu ludzi angażuje się emocjonalnie. To w to, to w to. Właśnie na tej zasadzie dziel i rządź. Opowiada się po jednej stronie albo po drugiej, a jeszcze najlepiej to by się bili między sobą. I to jest największa pułapka. Jeżeli nagle każdy zobaczy prawdę, to zobaczy również tą manipulację. Zobaczy, jak był manipulowany, bo każdy z nas był manipulowany, każdy z nas jest manipulowany przez istotę mroku. Zobaczy tego drugiego człowieka, który tak samo był i jest manipulowany. I gdy nagle wszystkim otworzą się oczy, to mrok straci swoją siłę, swoją władzę. Bo nagle ludzie przestaną tego słuchać. Nagle ludzie wyłączą telewizor. Nagle ludzie powiedzą, co to wszystko takie brednie, przecież to w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej. Ludzie zaczną patrzeć sercem. Ludzie będą patrzeć poprzez prawdę. Naturalnie to nie jest proces, który już jutro nastąpi u wszystkich. Ale na pewno będzie stopniowo następować, to u 1%, 2%, 10%, 50%, aż kiedyś osiągnie 100%. I gdy nagle wszyscy zobaczą prawdę, to rozpadnie się cały matryks. Jak wygląda nowa Ziemia? Ponieważ tym trzecim etapem było wysiewanie tej wizji nowej Ziemi, bo na pewno ci to interesuje. Zupełnie inaczej niż teraz. Zupełnie inaczej. Wszystko to, jak ludzie zachowują się względem innych ludzi? Jak ludzie zachowują się względem zwierząt? Jak ludzie zachowują się względem roślin? Jak ludzie zachowują się względem kamieni czy jakichkolwiek przedmiotów zupełnie inaczej niż teraz. I tego to jest tak trudne, aby przedstawić to słowami, ponieważ każde słowo, które teraz użyję, będzie brzmiało jak utopia, jak coś, co jest niewyobrażalne, jak coś, co jest naiwne, jak coś, co jest dziwne, przepełnione fantazją. Dlatego myślę, że nie powinnam opowiadać, jak będzie wyglądać nasza nowa Ziemia, bo wielu ludzi, którzy będą tego słuchać, usłyszą to i od razu zrobią jakąś szufladkę: A to jest nieprawda, a to jest niemożliwe, a coś takiego to, to nie mogę sobie tego wyobrazić. Tak, bo my dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Dlatego nawet brakuje nam słów, żeby to opisać. Ale powiem ci może kilka takich przykładów. Dobrze? Kilka. Może je nazwiesz utopią, fantazją, albo naiwnością, albo wiarą w cuda. Ja jednak wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak jak w moim życiu osiągnęłam wszystko, co sobie zaplanowałam, i wszystko, co niemożliwe, stało się możliwe, tak wiem, że to jest tylko namiastka to jest tylko taki malutki, malutki procent możliwości, które drzemią w każdym z nas. I w Tobie, i we mnie, i w każdej innej osobie, która jest świadoma. Na nowej Ziemi wyobraź sobie, że nie ma cen. I Ty to już znasz z naszej historii, bo wielu, wielu z Was, moich słuchaczy, czy w ostatnim czasie, czy wiele, wiele lat temu, miało taką potrzebę, aby skorzystać z mojej pomocy. I często było tak, że Chcieliście, abym pomogła wam w tym lub w tym, a nie było w sklepie jakiegoś konkretnego, opisanego rytuału, który mógłby na to pomóc. I jak wtedy prowadziłam z wami rozmowę? Mówiłam tak, taki rytuał wygląda mniej więcej w ten sposób, trwa mniej więcej tyle i tyle. Poczuj w Twoim sercu, jaka jest wysokość wymiany. Pamiętasz, gdy wszyscy wtedy rysowali mi kółka po głowie, że ja mówię na temat zasady wymiany i równowagi, że proszę o to, aby sprawdzić w sercu, czy ta wymiana jest odpowiednia, czy jest może za wysoka, albo jest za niska. Ale w rzeczywistości to jest właśnie nasza nowa Ziemia. Na nowej Ziemi ceny to, co my dzisiaj znamy jako ceny są ustalane z poziomu serca. Czyli ktoś coś tworzy i czuje w sercu, ile jest to dla niego warte. I ten drugi człowiek, dajmy na to, widzi to i czuje w sercu, jak go to porusza i ile jest dla niego warte. I to wygląda mniej więcej w ten sposób, że albo od razu się spotykają w tym złotym środku, Albo wygląda to tak jak na tych naszych aukcjach Allegro czy aukcjach eBay, że proponuje się tyle i tyle, bo tyle się czuje w sercu, że to jest dla mnie warte. Ale tutaj od razu sprostowanie, że to nie wygląda na Nowej Ziemi tak jak na aukcjach Allegro czy eBay, ponieważ na aukcjach Allegro i eBay my dzisiaj y, podajemy ceny y, z naszego dzisiejszego poziomu świadomości. Czyli. A, oby jak najtaniej mimo tego że no tyle byłoby to dla mnie warte aby ale oby jak najtaniej prawda a ten drugi oby jak najdrożej a na tej nowej ziemi to się czuje dokładnie w sercu jaka jest ta właściwa wymiana tak jak myśmy ustalali czy ustalamy czasami tą wysokość wymiany między nami to każdy wie takie mam możliwości tyle czuję w sercu tyle mogę tyle jest to dla mnie warte prawda Kolejnym przykładem jest stosunek ludzi do innych istot. Wielu z nas już teraz, z ludzi świadomych, wie, że zwierzęta czują, że rośliny czują, że, że wszystko jest uduchowione i my wiemy, że należy zachowywać się z szacunkiem: że jeżeli idziemy do lasu, jeżeli idziemy na jakąś piękną łąkę, to nie włączymy jakiejś muzyki. Na cały regulator nie skaczemy po trawie, nie niszczymy kwiatów, zachowujemy się jak gość w innym domu, z pełnym szacunkiem dla tych istot, które tam mieszkają. Na nowej Ziemi jest to jeszcze mocniejsze. Na nowej Ziemi wykorzystujemy technologię zupełnie inaczej niż teraz. Bo jeżeli teraz zobaczysz prawdę, to wiesz, że to całe zamieszanie wokół ochrony przyrody, to w rzeczywistości ma na celu zupełnie coś innego, niż to, co czujemy w sercu. Tutaj samochody elektryczne, które bazują na lidium, na akumulatorach, gdzie jeszcze więcej, natury zostaje zniszczonej niż już przy wydobyciu tej ropy naftowej. I ci, którzy mają oczy szeroko otwarte, to widzą, że te wszystkie płyty solarne. Owszem, one produkują prąd, ale one najpierw musiały zostać wyprodukowane jakim kosztem. Na nowej ziemi są technologie, które do tej pory nie zostały dopuszczone. Czyli na przykład jeżeli ktoś ma jacht który pływa po oceanie, to jest oparty na takiej właśnie nowej technologii, że on nie powoduje jakichś wibracji radarów czy innych w morzu, które zakłócają komunikację pomiędzy delfinami, czy pomiędzy orkami, czy wielorybami. Ta nowa technologia jest bezszelestna. Ale tutaj w takim znaczeniu również, że te fale bazują na pozytywnych wibracjach, a nie na tych negatywnych, niszczących. Jeżeli chodzi o domy, nie ma czegoś takiego jak my dzisiaj znamy bloki i miasta, takie blokowiska. Coś takiego na nowej ziemi nie istnieje. Te miasta, owszem, istnieją, czyli większe skupiska, w których mieszkają ludzie. Ale one wyglądają zupełnie inaczej. To są miejsca wypełnione tak piękną energią, yy, oszklone, yy, gdzie jest dużo światła, yy, gdzie jest wszystko wypełnione roślinami, gdzie zwierzęta żyją pomiędzy ludźmi w miastach. To jest tak piękne, że tego również nie można opisać słowami. To jest nowa Ziemia. I ta nowa Ziemia, wierz mi, bez tych wszystkich ciemnych energii jest niesamowita. Całe to obcowanie ludzi pomiędzy sobą tam nie ma czegoś takiego, że ludzie się kochają, a za chwilę się kłócą. Tam nie ma czegoś takiego, że jeden zrobi drugiemu krzywdę. Tam nie ma czegoś takiego, że e, ktoś komuś coś ukradnie. I to jest coś, co już my dzisiaj nie jesteśmy w stanie pojąć naszym umysłem. Dlatego musi ten czas nastąpić, stopniowy czas nastąpić, tych około stu lat, żeby mogło się to dokonać. Ale aby mogło się to dokonać, to jeszcze musimy pokonać mrok. I ja wiem, że tutaj się pojawi dualizm, światła i mroku i tak dalej. Tak, to była stara Ziemia. Ziemia dualizmu, ale ta nowa ziemia już tego nie ma. Dlatego tam nie ma czegoś takiego jak sprawca, ofiara. Na przykład uzdrawianie. Jedną z tych rzeczy, które widziałam, dotyczyły uzdrawiania. Na nowej Ziemi nie ma szpitali. Tam nie ma czegoś takiego, że, że są jakieś łóżka, jakieś urządzenia, ludzie są popodpinani do jakichś kroplówek, urządzeń, jakichś dziwnych rzeczy. Wiesz, dlaczego nie? Bo na nowej Ziemi nie ma wypadków. Jak to, Mario, nie ma wypadków? Jak to jest możliwe? No przecież wiesz z psychosomatyki, co oznacza wypadek. Wypadek oznacza przede wszystkim, że wraca do nas karma, prawda? Czyli coś złego żeśmy zrobili, byliśmy sprawcą, teraz jesteśmy ofiarą, ale wypadek również oznacza w psychosomatyce, że chcemy zwrócić na siebie uwagę. Dlatego albo zadajemy sobie ból, albo tracimy krew. I to wszystko ma ogromne znaczenie. Ludzie z nową świadomością mają również inną świadomość ciała i energii. I dlatego nie ma wypadków takich, że trzeba kogoś zbierać z drogi i zawieźć go do szpitala. Dlatego nie ma szpitali. Owszem, są ludzie, którzy doradzają, szczególnie w tym etapie przejściowym którzy uczą, którzy uczą samoleczenia, którzy uczą. Jak działają energie, jak działają rośliny, i tak dalej. To jest przyszłość, ale w większości ludzie mają taką świadomość, że wiedzą dobrze. Tutaj coś mnie boli. Dlaczego mnie to boli? Co to oznacza? Co się dzieje w moich myślach? Dlaczego się to pojawia? Dlaczego się pojawia ten ból? Dochodzą do sedna i są w stanie to uzdrowić. Samo uzdrawianie. To jest coś, co na tej nowej ziemi jest bardzo, bardzo obecne. Tak samo porody, jak to w tym momencie wygląda, większości ludzi. Kobieta jest zabierana do szpitala, do jakichś stylnych warunków, w jakichś dziwnych pozycjach. Dużo kobiet rodzi. Otoczone są ludźmi w rękawiczkach, ludźmi, których może nie znają, i tak przechodzą dzieci na świat. To nie jest normalne. To nie jest naturalne, to jest chore, to jest Matrix. Ja widziałam przepiękny poród. Kiedyś taki film był na YouTube, był ten film, ale chyba później został zablokowany. Tak, tak, Matrix się odzywa. Kobieta rodziła dziecko nad rzeką. Miała położną, czyli kobietę, która mogłaby jej pomóc, gdyby nastąpiły jakieś komplikacje. Jej zaufaną położną, z którą znały się już dłużej, ponieważ ta kobieta już miała dwoje czy troje dzieci, były również dzieci i był mąż. I ta kobieta rodziła to dziecko w rzece. W życiu nie widziałam czegoś piękniejszego, czegoś tak naturalnego, czegoś tak w takiej harmonii. Ona tak znała swoje ciało, ona wiedziała, jak ma oddychać, ona wiedziała, co ma zrobić, ona sama to dziecko sobie odebrała, mimo tego, że miała pomoc, to sama to dziecko odebrała. To było coś niesamowitego. I taka jest również nowa Ziemia. Na tej nowej Ziemi nie ma czegoś takiego sztucznego, że jakaś karetka na sygnale wiezie kogoś do szpitala i tam cesarskie cięcie czy coś w tym sensie. Dlaczego? Ponieważ te przyczyny wcześniejsze, już wcześniej ta kobieta się do tego przygotowuje. One nie potrzebują cesarskiego cięcia, ponieważ to jest również psychosomatyczne. One się przygotowują do tego psychicznie, fizycznie, energetycznie i gdy ten moment następuje, to nie są jakąś chorą kobietą, która nagle rodzi, tylko są kobietą w pełni siły, w pełni mocy, która daje życie nowej istocie. No, coś niesamowitego. Ja wiem, że czym więcej podam takich przykładów, to, to może niektóre osoby będą miały coraz więcej buzię otwartą, bo naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie tego z dzisiejszego punktu widzenia wyobrazić. Większość z nas nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, a to są tylko malutkie przykłady. I w czasie naszego 108 rytuału dla Matki Ziemi tak ten rytuał wyglądał, cały czas wysiewanie tego nowego, 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 nowego i cały czas, i cały czas i w pewnym momencie moje ciało tak osłabło, że musiałam usiąść, na szczęście miałam tam jeszcze ten stoliczek i krzesełka obok, usiadłam na tym krześle, metalowym krześle, żelaznym krześle, żelazo, czyli siła wojownika czy wojowniczki i na szczęście było to krzesło metalowe, ponieważ te energie mogły swobodnie przepływać dalej. Powiesz, że metal y, jest inny niż drewno. Przez metal przepływają energie, przepływa prąd. I gdy tak siedziałam w pewnym momencie, to cały czas widziałam, jak moja dusza. Czyli ja, Mariat, widziałam to, jak moja dusza nadal pobiera tą energię, wysiewa, pobiera i wysiewa. Ja siedziałam, a moja dusza stała, pobierała tą energię i wysiewała, pobierała i wysiewała. I tak wyglądał cały ten rytuał. Cały rytuał 108 dla Matki Ziemi to było wysiewanie złotych energii. I to wszystko, co chciałam Dziś dzisiaj opowiedzieć. Jestem bardzo ciekawa, jak ym, Twój rytuał wyglądał, co. Jak, jakie tobie wizje się pokazały? Czy brałaś udział, przebrałeś udział? Bardzo proszę, napisz tutaj w komentarzu poniżej, bez względu na to, gdzie będziesz słuchać tego słuchowiska, a przynajmniej serduszko dla zasięgu, jak to mówimy, bo razem zmieniamy ten świat i wszechświat. Do zobaczenia już wkrótce. Twoja Pogardina.